Roboty szydełkowe, Irena Szpak. Kolejna publikacja, ona jest dosyć wiekowa, więc jak tutaj widzisz, no już tutaj się z nią coś działo. Tą akurat dostałam od kogoś, nawet nie pamiętam od kogo. Rzeczywiście już ludzie wiedzą, że ja tutaj troszkę tak zbieram takie różne stare publikacje i korzystam z nich, zwłaszcza tych dzierganych. Oczywiście też skupia się na pokazaniu konkretnych wzorów. Widzimy je też na obrazkach. Tutaj troszeczkę niestandardowo te obrazki są wplecione w treść książki, a nie wypchnięte na sam koniec. Ja bardzo lubię, kiedy właśnie tego typu ilustracje są w książce. Można sobie po prostu znaleźć konkretną po numerze, później wrócić do tego miejsca, gdzie jest ona omówiona w książce i po prostu spróbować własnych sił, żeby też wydziergać coś takiego. Bardzo fajne wzory, myślę, że wiele z nich obroniłoby się we współczesnych czasach. Inspiracje, pomysły, które myślę nic tylko eksplorować. Myślę, że życia by brakło, żeby wszystkie przerobić, ale wiele z nich jest bardzo inspirujących i tutaj właśnie po tym bloku ilustracji mamy wszystkie te prace rozpisane. Bardzo fajnie, dokładnie krok po kroku, jak je wykonać. Fajna publikacja, serdecznie polecam. Mój egzemplarz już jest troszkę podniszczony, dosyć też wiekowy. Ja tutaj sprawdzę, 74 rok. Tak, ona była często wznawiana, także polecam, bardzo fajna publikacja, jeżeli lubisz dziergę.